szkoła doktorska politechniczno-szkoleńskiej powstała jako nowe rozwiązanie w systemie szkolnictwa wyższego. Rezygnujemy zgodnie z nową ustawą z dotychczasowego toku studiów doktoranckich. Szkoła doktorska w odróżnieniu od tych poprzednich może kształcić w kilku dyscyplinach, niekoniecznie w jednej, tak jak było dotychczas, gdzie wydziały z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora habilitowanego mogły prowadzić studia. W naszej szkole to są i w ogóle w Polsce to są te dyscypliny, gdzie uczelnia ma prawa do doktoryzowania. Czyli w tym przypadku jest to inżynieria mechaniczna jako nowa dyscyplina, automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inżynieria lądowa i transport. Pan Mateusz Sobieszczyk, pani Paulina Stałowska i pan Piotr Zmuda-Trzewiatowski. To są nasi, prawie wszyscy doktoranci, bo trzy osoby nie mogły dzisiaj przyjść. Ślubuję uroczyście, że będę zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności twórcze. Ślubuję. Przestrzegać prawa i szanować obyczaje akademickie. Ślubuję. Dbać o godność i honor doktoranta Politechniki Koszalińskiej. Ślubuję. Po ślubowaniu. Jesteście państwo przyjęci. Dziękuję bardzo. Proszę zająć miejsce. Jesteście państwo przyjęci. Gratuluję wyboru kształcenia się w szkole doktorskiej. Jesteście na początku drogi naukowej, na początku tej wspaniałej przygody z nauką, bo to powinna być wspaniała przygoda, gdzie będziecie zgłębiać tajemnice wiedzy, jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje. To ma być cały system tak zorganizowany, aby temu doktorantowi pomóc. Przede wszystkim znaleźć odpowiedniego opiekuna czy promotora pracy doktorskiej. Po drugie, żeby pomóc mu sformułować tematykę badawczą, bo na rozmowie rekrutacyjne oni składają jedynie jak gdyby koncepcję pracy badawczej, ale wiadomo, że to jest tylko koncepcja w szkole doktorskiej. Ten temat będzie sformułowany później w trakcie pracy doktoranta z opiekunem. Uważam, że celem inżyniera powinno być parcie do przodu i wytyczanie nowych granic, opisywanie nowych zjawisk, nowych materiałów. I z tego względu uznałem, że dobrą decyzją będzie zrobienie czegoś więcej dla świata nauki i podjęcie właśnie studiów doktoranckich. Po dwóch latach jest ocena pracy. To jest ten taki ważny kamień milowy dla doktoranta i dla uczelni również, gdyż no, to jest takie, powiedziałbym, powiedzenie sprawdzam. Jeżeli po dwóch latach ten kandydat przejdzie przez tą ocenę, no to ma jeszcze dwa lata, żeby dokończyć swoje badania i po czterech latach powinien złożyć pracę doktorską, rozprawę doktorską, przy czym kwestią doktoryzowania zajmują się Rady Naukowe Dyscyplin, a nie Szkoła Doktorska. Najważniejszym ciałem takim ustawodawczym Szkoły Doktorskiej jest Rada Szkoły Doktorskiej, która będzie opiniowała wszystkie uchwały, które ta szkoła podejmuje. Gratuluję państwu i tak jak powiedział pan rektor, po tych przyjemnościach trzeba będzie się zabrać do pracy. I może powiem tak jeszcze w tym gronie, jak jesteśmy. Otrzymacie państwo indeksy, one się drukują w tej chwili, bo wszystko jest bardzo nowe. Otrzymacie państwo legitymację i to niebawem. Dziękujemy.